Witam serdecznie. Moje nazwisko Jewski Piotr, jestem inżynierem CA w firmie Desart i chciałbym przedstawić analizę Friction Stir Welding z wykorzystaniem programu HyperWeld solwerem HyperExtrude z pakietu Altair HyperWorks do przeprowadzania analizy tarciowego zgrzewania płyt. Uruchomienie programu następuje klasycznie przez program HyperMesh. I w wyborze profili użytkownika wybieramy Manufacturing Solutions, HyperWeld i utworzony specjalnie profil Friction Stir Welding. W widocznym po lewej stronie panelu Utility mamy dostęp do szeregu funkcji, które pozwalają nam na szybkie stworzenie modelu do analizy FSW. Jest to przede wszystkim przycisk Create Mesh. W nim możemy założyć całą analizę, łącznie z warunkami brzegowymi, materiałami. Mamy do wyboru cztery podstawowe typy połączeń: doczołowe, krawędziowe, zakładkowe i połączenie typu T. Tutaj na przykładzie zaprezentuję połączenie doczołowe. Program pozwala nam na definicję geometrii naszego modelu. Możemy podać szerokość płyt, ich grubość, długość, także parametry narzędzia, czyli średnicę ramienia, jego wysokość, średnicę pinu, który zagłębia się w materiał, jego wysokość, która jest oczywiście ograniczona grubością płyty, a także kąt pochylenia narzędzia. Ten kąt pochylenia nie może być większy niż 5 stopni. Klikając OK, widzimy, że wygenerowała nam się częściowo siatka modelu. Pojawia się okno definicji podstawowych warunków brzegowych analizy. Jest temperatura płyt, prędkość posuwu narzędzia, współczynniki konwekcji, prędkość obrotowa narzędzia, współczynnik konwekcji dla podpory, która znajduje się pod płytami, i współczynnik poślizgu. Następnie program informuje nas o kolejnym oknie, które pozwoli nam na wybranie materiału dla płyt zgrzewanych oraz dla narzędzia. Materiały będą przypisane do komponentów automatycznie. Otwiera się okno Material Database, które jest również dostępne z panelu Utility. Tu możemy definiować swój własny materiał, edytować istniejące bazy i zakłada się do modelu. Dwa podstawowe drzewa, czyli Tool Material i Work with Material, do wyboru z predefiniowanych materiałów dla narzędzia mamy molibden, tytan, różne rodzaje stali i wolfram. Wybierzemy dla naszego narzędzia wolfram predefiniowane parametry zapisane, jesteśmy w stanie je wyedytować. Wykorzystamy wartości domyślne. Możemy także utworzyć tutaj default tool swój własny materiał, jeżeli znamy jego parametry. Dla płyt badanych, łączonych wykorzystane mogą być różne stopy aluminium, miedzi, również nasz własny materiał, stop ołowiu, magnezu, niklu, stali oraz tytanu. Wykorzystam tutaj standardowy stop aluminium 6061. Ten materiał również można wcześniej wyedytować. Poza standardowymi parametrami materiału również do edycji są modele do analizy Friction Stir Welding, jak również wykresy w różnych temperaturach naprężeń i szybkości odkształcenia. Po wybraniu materiałów zamykamy okno. Program przez chwilę liczy
informuje nas o generacji modelu. Możemy przejść teraz do drzewa modelu. Utworzonych zostało 18 komponentów. Które 6 komponentów z elementami bryłowymi. Są to elementy drugiego rzędu oraz zostałe 12 komponentów. Są to elementy shellowe, powlekające, elementy solidowe i one zawierają, na nie założone są warunki brzegowe analizy. Warunki brzegowe w load kolektorach, które możemy wyedytować. Zawierają one parametry, które wcześniej podaliśmy, jak na przykład prędkość posuwu czy temperatura. Dostęp do edycji warunków brzegowych uzyskujemy również przez przycisk BSIS. Oprócz utworzenia nowych warunków brzegowych edycji istniejących, możemy również sprawdzić, czy któreś z predefiniowanych w przypadku, kiedy tworzymy własny model, czy wszystkie założone przez nas powierzchnie mają przypisane warunki brzegowe. Tutaj model został wygenerowany automatycznie. Sprawdzenie materiałów zgrzewanych, jak i narzędzia pokazuje, że wszystkie komponenty mają przypisane warunki brzegowe. Również możemy sprawdzić duplikaty. W danym modelu nie ma duplikatów. Tutaj również jest łatwiejsza edycja naszych warunków brzegowych w podobny sposób jak wcześniej poprzez kart edit w drzewie modelu. Jesteśmy w stanie wyedytować wszystkie parametry analizy. Ewentualnie w przypadku, kiedy mamy swój własny, predefiniowany model, utworzony model, możemy na elementach solidowych tu stąd utworzyć tak zwane face'y, czyli powlec elementy solidowe elementami shellowymi, które dodadzą się tutaj, będziemy w stanie do nich założyć warunki brzegowe. Parametry analizy, oprócz tych, które wcześniej podaliśmy, są też parametry samego solvera, maksymalna liczba iteracji nieliniowych, parametry zbieżności. Podsumowanie modelu, nasze założone jednostki, materiały, warunki brzegowe i statystyka elementów. Jesteśmy w stanie też zdefiniować tutaj tak zwane extract points, czyli punkty, dla których możemy zebrać dane wynikowe. Po wygaszeniu komponentów shellowych widzimy model przygotowany z elementów bryłowych. Mamy tutaj lewą płytę niepołączoną, prawą płytę niepołączoną, dwie płyty połączone już razem, narzędzie przesuwa się w tą stronę, czy też narzędzie stoi w miejscu, a płyty poruszają się w kierunku plus Y. Jest również strefa wpływu ciepła. Oraz narzędzie. Narzędzie, jego głowica i ramię. Jak widzimy, narzędzie jest pochylone zgodnie z kątem, który wcześniej zdefiniowaliśmy. Tak wygenerowany model jest gotowy do liczenia. Na początku zapiszemy naszą sesję. W katalogu, który wcześniej sobie przygotowaliśmy. Przechodzimy z powrotem do zakładki Utility, Export i Launch Solver. Tutaj znajduje się
ścieżka do katalogu, w którym zapisaliśmy naszego HM-a. Model eksportujemy cały, ponieważ część rzeczy ukryliśmy. Chcemy uruchomić solver interaktywny, z którym będziemy mogli wystartować ręcznie i zobaczyć wyniki. Batch liczy nam w tle. Dodatkowe opcje: możemy wskazać ilość wykorzystanych procesorów, czy analiza ma się odbywać w pamięci RAM, czy też korzystając z pliku wymiany na dysku. Ewentualne sprawdzenie modelu, renumeracja elementów. Klikamy eksport. Pojawia się okno solwera Hyper Extrude. Jest to solwer, który pobiera 50 punktów licencyjnych. W przypadku, kiedy tych punktów jest niewystarczająco, bądź też jest jakiś błąd z licencją, w pliku naszym, w katalogu naszym roboczym pojawi się, solwer się nie uruchomi, a pojawi się plik o nieznalezieniu licencji wystarczającej. Tu stąd klikamy przycisk Solve i rozpoczyna się analiza. Maksymalnie 25 iteracji nieliniowych. Nie jest to długi proces. Trwa on około kilku minut. Wszystko oczywiście zależy od złożoności modelu. W przypadku, kiedy jest możliwość stworzenia własnego modelu, jeżeli mamy CAD-owski model trójwymiarowy naszego narzędzia, które może być gwintowane, natomiast samo ramię może mieć zaokrąglone fragmenty. Możemy taki model utworzyć ręcznie, oczywiście będzie miał on więcej elementów. Mogą to być również elementy typu tetra i taka analiza wtedy oczywiście będzie trwała odpowiednio dłużej, ale jest możliwość wykorzystania własnych, bardziej zaawansowanych narzędzi. Tutaj ta predefiniowana siatka służy do oszacowania wyników. Solver ukończył pracę po 14 iteracjach, 25 solution converged. Cała zawartość tego okna może być wyświetlona z katalogu w pliku out. Dostajemy te same informacje, wszystkie warunki wejściowe, analizy, poszczególne kroki i na końcu tabele, które są nieco lepiej widoczne niż w okienku solwera. Ewentualne błędy analizy widzimy w akceptowalnych zakresach prędkości na poszczególnych warunkach brzegowych, na poszczególnych powierzchniach. Siły nas interesują wartości np. wzdłużnej siły na narzędziu, pomiędzy narzędziem a pomiędzy pinem narzędzia a powierzchniami stapianymi 2,5 kN w osi X, Y. Podobnie temperatury, maksymalna temperatura w naszej analizie na kontakcie pinu to 544 stopni Celsjusza. Analiza trwała w sumie 25 sekund. Teraz przejdziemy do wyników. Wyniki zapisują się oczywiście w postaci pliku H3D, który możemy otworzyć za pomocą programu Hyperview. Nasz badany model. Na początku wygasimy elementy powłokowe, zostawimy same elementy bryłowe.
z typu wyników, które możemy tutaj oglądać, prędkość, displacement, tutaj wartości będą oczywiście zerowe ze względu na to, że jest to analiza w stanie ustalonym. Prędkości, które pokażę później na wektorach. Całkowite naprężenia w przepływie. Rozmiar ziarna. Ciśnienie, które się pojawia w materiale wynikające z ruchu narzędzia. Odkształcenia, szybkość odkształceń. Współczynnik skompensowany szybkości odkształceń. I oczywiście jeden z najważniejszych wyników, czyli temperatura. Jest również skalarna wartość jakości złącza i naprężenie rozciągające. Temperatura w komponentach. Widzimy rozkład dość symetryczny. Prędkość posuwu nie jest zbyt duża. Strona tak zwana nacierająca nieco inaczej rozprowadza ciepło niż strona, która gdzie prędkość styczna jest zgodna z kierunkiem przesuwu materiału pod spodem, stąd mogą wynikać pewne asymetrie w wynikach. Tutaj przez to, że prędkość posuwu jest dosyć mała, tych asymetrii nie jest dużo. Maksymalna temperatura, którą uzyskujemy, wynosi 545 stopni. Byśmy zobaczyli, w którym miejscu maksymalna wartość i w którym węźle. Jest to wewnątrz materiału, prawdopodobnie na powierzchni, przy powierzchni naszego pinu. Że tutaj narzędzie najbardziej jest nagrzane. Żeby zobaczyć również w tej strefie wpływu ciepła. Ta sama temperatura, oczywiście wspólny węzeł. Temperatura na ramieniu narzędzia 430 stopni. Znacznie poniżej temperatury topnienia dla materiału, który przyjęliśmy. Natomiast temperatury w płycie tutaj dość wysokie. Ciśnienie w materiale związane oczywiście z napieraniem narzędzia i jego przesuwem. 326 MPa. Możemy obejrzeć tutaj na wartościach na izoliniach. To w górnej części płyty w strefie wpływu ciepła. Tak jak widzimy, tutaj asymetria wyniku jest dosyć duża. Możemy pokazać wektory wypadkowe prędkości, które nadpiszemy na wyniki konturowe. Że nasze narzędzie obracające się w lewo tutaj dodatkowo wypycha materiał, stąd tutaj zwiększona wartość ciśnienia. Odkształcenia bardzo wysokie, oczywiście związane jest to tutaj z bardzo mocnym płynięciem materiału, mieszaniem go. 1400. Widzimy tutaj złącze, ewidentnie odkształcenia duże w tym obszarze, w którym już narzędzie przeszło. I tutaj asymetria wyników również jest widoczna, właśnie związana z obrotem narzędzia.
całkowite naprężenie maksymalne w materiale 126 megapaskali. Przed podążającym narzędziem. Również wartość ISO. Można wygładzić wyniki przez uśrednianie. Wielkość ziaren widzimy w miejscu, w którym już narzędzie przeszło, połączyło nam płyty. Wielkości ziaren różne, około 30 kilku mikronów, nieco większe po stronie nacierającej. Również tu poniżej zdecydowanie większe, jest duża rozbieżność. A w materiale przed jeszcze standardowy rozmiar przed analizą. Z tego typu wyników możemy sczytywać wyniki dla poszczególnych węzłów, później tworzyć z tego wykresy względem współrzędnych, tworzyć mapy rozkładu tych temperatur wzdłuż czy też w poprzek naszego złącza. Daje nam to narzędzie dobry pogląd, jeśli chodzi o parametry analizy, które parametry samego procesu, który chcemy później wykonać, czy temperatury nie są zbyt wysokie, czy elementy nie nagrzewają się zbyt mocno, nie odkształcają, czy zniszczeniu nie ulegnie narzędzie, jak również porównywać parametry typu prędkość obrotowa czy prędkość posuwu, tak aby dobrać optymalne wartości. Do tego służy to narzędzie, możliwość bardzo szybkiego budowania modeli predefiniowanych na różnych typach złączy. To zdecydowanie duża zaleta, a jeżeli chcemy wykonać bardzo dokładną analizę na konkretnych narzędziach, które będziemy wykorzystywać z glintem, czy też zaokrąglone ramiona naszego narzędzia, taka możliwość też jest. Należy wtedy po prostu ręcznie utworzyć model. Można skorzystać z wcześniej utworzonych komponentów z założonymi warunkami brzegowymi, później tylko podmienić elementy utworzone wcześniej w innym modelu Hypermeshu, zaimportować, tworzyć połączenia i wykonać analizę na własnym modelu. Zakres wyników jest duży. Oczywiście jest to analiza tylko i wyłącznie w stanie ustalonym dla momentu, kiedy następuje już przejście narzędzia przez złącze. Nie modelujemy momentu wejścia ani wyjścia narzędzia z materiału łączonego. Niemniej daje on bardzo duży pogląd na parametry procesu, jakie trzeba dopasować, tak aby zniszczeniu nie uległ materiał, aby się nie stopił oraz żeby zniszczeniu nie uległo narzędzie. Dziękuję bardzo za uwagę.